SkyTrust. W Kielcach ruszyła budowa nowych wysokościowców. Na dobre rozpoczęły się prace przy pierwszym z trzech 17-kondygnacyjnych budynków, które staną na rogu ulicy Świętokrzyskiej i Alei Solidarności, obok Exbudu. Z punktu widzenia rozmiarów będzie to druga największa inwestycja w Kielcach, ustępująca tylko Galerii Echo. Będą to też najwyższe budynki w stolicy regionu świętokrzyskiego. Dzięki nim ta część miasta zupełnie zmieni swoje oblicze. Projekt opiera się na formule Mixed Use, łączy w sobie funkcję mieszkalną, biurową i usługową. Za całą inwestycję odpowiada spółka Trust Investment. Co ciekawe, do projektowania wnętrza części wspólnych i lobby zatrudniono prawdziwych profesjonalistów w swoim fachu, modowy duet Paprocki and Brzozowski. (51) miejsca zajmą lokale usługowe i biurowe, natomiast 49% – mieszkania. Na parterze zostaną ulokowane usługi i handel, kolejne piętra zajmą wysokiej klasy powierzchnie biurowe, natomiast od 5. piętra wspomniane mieszkania. Przewidziane są również osobne wejścia do biur oraz części mieszkalnej. Pierwszy z trzech budynków kompleksu, nad którym pracę rozpoczęto w marcu 2023 roku, posiadał będzie 124 lokale mieszkalne oraz 34 usługowe. Aktualnie dostępne są mieszkania o powierzchni od 34 do 80 metrów kwadratowych, gdzie cena za metr kwadratowy zaczyna się od 10 tysięcy złotych. Kompleks trzech wież zaprojektowany został przez architektów z pracowni architektonicznej Detal. Całkowita powierzchnia użytkowa SkyTrust wyniesie 40 tysięcy metrów kwadratowych. Dla mieszkańców zaplanowano 251 miejsc parkingowych dostępnych w pierwszym etapie realizacji inwestycji. Budowa SkyTrust przy Solidarności ma potrwać do 2025 roku.